Mateusz, długo czekałeś na tą pierwszą bramkę dla Podbeskidzia. Wiemy, że po twoim przyjściu w pierwszej lidze było trochę ciężkich momentów, takie jak kontuzje. W końcu dopiąłeś swojego, no i ta bramka dzisiaj pozwoliła nam wygrać. Jakie były twoje uczucia po tym golu? No zgadza się, na pewno się bardzo z tego gola ucieszyłem, ale mówię, gdzieś przed meczem sobie zakładaliśmy, że dzisiaj chcemy tutaj za wszelką cenę wygrać. Udało się, to jest najważniejsze. Teraz chwilę możemy się pocieszyć, ale w sobotę kolejny mecz, ciężki i trzeba tutaj dalej szukać punktów. No właśnie, przed nami teraz dużo meczów. To zwycięstwo dzisiejsze z Zagłębiem to chyba dobry prognostyk na tym, że górale będą w stanie w każdym z tych meczów powalczyć o pełną pulę. Zgadza się. No, mówię, mamy gdzieś szeroką kadrę. Będziemy chcieli teraz w każdym meczu punktować. Wcześniej się gdzieś to nie udawało, ale teraz gdzieś mamy nadzieję, że wejdziemy na te dobre tory i z meczu na mecz będzie coraz lepiej i tych punktów będzie przybywało. Często mówimy o pokorze, ale czy możemy powiedzieć, że dzisiejszy mecz to był najlepszy mecz Podbeskidzia w tym sezonie? Jak to oceniasz? Na pewno był to ciężki mecz, bo wiemy, że Zagłębie to jest dobra drużyna z doświadczonymi zawodnikami, która dobrze gra w piłkę, ale my mieliśmy, mówię, no dzisiaj mieliśmy wyjść, gryźć trawę, pomagać sobie nawzajem, wybiegać ten mecz i co za tym idzie, mieliśmy wygrać. Tak sobie zakładaliśmy, to się spełniło. Dzisiaj zdobywamy 3 punkty z dobrym rywalem i przygotowujemy się do następnego meczu. Udało się wygrać, udało ci się strzelić gole, także raz jeszcze gratulacje i powodzenia w następnych meczach. Dzięki bardzo. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.